Słowa Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi: 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie jego, że to powiedział, i uwierzyli pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Zbliżał się czas odejścia Jezusa z tej ziemi. Dlaczego człowiek nieustannie winien wychodzić z określonej ziemi? Wychodzić, zostawiać ją. Ponieważ wchodzi on niejednokrotnie w to, co jest bałwochwalstwem i niepamiętaniem o tym, co Pan dla niego uczynił. Bałwochwalstwem, czyli zbytnim zapatrzeniem w to, co jest stworzone. Cześć i chwałę oddajemy Bogu, będącym Stwórcą, a nie dziełom przez Niego stworzonym. One są piękne, one są dobre, one pomagają w życiu. Pomagają w życiu. Ale źródło naszej miłości jest w Bogu. Ponieważ człowiek odrzuca prowadzenie i obecność Boga w swoim życiu, a nawet chce powrócić do tego, co było jego niewolą, on musi wychodzić, on musi zostawiać, porzucać. Ktoś musi go uderzyć, może nie ktoś, ale coś, jakieś doświadczenie. Musi przyjść jakaś klęska, jakiś krach, jakaś porażka. Dlaczego? Żeby człowiek otworzył oczy. Zapędziłem się, poszedłem za daleko. Nie tędy droga. Dziękuję Ci, Boże, że mnie upomniałeś. Nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Ktoś zgorszył się i mówił mi o tym, jak Jezus mógł ukręcić bicz ze sznurków i bić tych ludzi, którzy handlowali. No właśnie, to jest wyraz tego najgłębszego gniewu Boga na tych, którzy nie rozumieją, czym jest miejsce święte, miejsce przeznaczone na modlitwę. Ale powiedzmy sobie szczerze, że gniew Boga jest jedną z twarzy miłości Boga. Gniew Boga jest wyrazem Jego miłości. Gorliwość człowieka jest innym nazwaniem Jego troski. Jest znakiem podobieństwa do Jezusa, jeśli w gorliwości ma miejsce miłość. I brak tej duchowej gorliwości sprowadza na człowieka profanację tego, co Boże. Zwracamy uwagę na to, żeby w świątyni nie rozmawiać z innymi. Oczywiście przekazujemy jedynie to, co jest konieczne, ale nie prowadzimy dialogów. Kościół jest wyłącznie miejscem rozmowy z Bogiem, czyli modlitwy. Gdy człowiek kupczy sercem, kupczy swoją wiarą, uczuciami, przeżyciami, myślami, tym wszystkim, co przechodzi przez jego serce, musi się spotkać z gniewem Pana Boga, jego oburzeniem. Gdy serce człowieka nie jest zajęte Bogiem, on zwraca się ku temu, co więź z Bogiem osłabia. Jestem domem Boga. Moje serce, moja dusza, moje myśli, moje ciało są domem Boga. We mnie jest miejsce święte,
tylko dla mojego Pana. I ta troska winna się ujawniać właśnie w moim myśleniu, w przewidywaniu moich czynów, w podejmowanych decyzjach. Czy ja, podejmując określone decyzje, dokonując wyborów, nie zasmucam mojego Boga? Częściej mówiliśmy, też mówimy nadal, czy nie obrażasz Boga? Ja bym powiedział, czy nie zasmucasz? On ci zaufał. Przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli. To jest niezwykłe, że aby wierzyć Jezusowi, trzeba przypominać sobie Jego słowa. Dlatego człowiek wierzący codziennie czyta Biblię i codziennie małymi fragmentami ją rozważa. Żeby być wierzącym, trzeba czytać i rozważać słowo Pana. Wierność ma swoje źródło w pamiętaniu o Bogu. Zobaczmy, kiedy ja zapominam o Panu Bogu, o Jego słowie, ja przestaję być wierny. A to oznacza, wchodzę bardzo łatwo na drogę grzechu, ulegam pokusie, a pokus to są miliony. Każdego dnia jest tak wiele pokus. I albo wypełniam tę przestrzeń serca, duszy, umysłu mojego, tym coś święte, szlachetne i czyste, a to jest równoznaczne ze Słowem Bożym, prawda? A jeśli nie ma tego, co święte, szlachetne i czyste, dobrymi zamiarami, prawda? Dobrym myśleniem o innych, co jest też bardzo trudne, dobre myślenie o każdym człowieku. Jeśli tego nie ma, wówczas to miejsce może być zapełnione nieprzyjacielem Boga. Przypominanie słów Bożych jest pielęgnowaniem domu Boga, jak i odnową duchową, która prowadzi do wypędzania, wyrzucania tego, co profanuje miejsce święte. I słuchając dzisiejszej Ewangelii, zechciejmy sobie odpowiedzieć na pytanie, co Jezus powinien wyrzucić z mojego serca? Co powinien wyrzucić? Co profanuje to miejsce, które jest należne Bogu?